to napięcie, które przekłada się, zobaczymy jak się to przełoży na grę. No może nerwy czasami i agresja pomogą. Cole Davis. Bardzo ładna akcja Amerykanek, zbiegnięcie do środka. Zaidy Hanif. Tak się nie grały. Mają szeroki repertuar zagrań. Część tych zagrań nie mogła do tej pory być wykorzystana, bo one też mają serię czasami błędów w przyjęciu. Kimberly Glass. Tym razem troszeczkę przesadziła. Jeden do jednego. Dużo piłek przyjmuje Nicole Davis. No i Logan Tom zablokowana. No, tam chyba wcześniej była sygnalizacja sędziego, tak jest. Tak, sędzia gwizdnął jakby odruchowo, że ta piłka wpadła w boisko. A ciekawe, czy tak było. Spójrzmy. Blok. Od nogi Nicole Davis. No i tu Amerykanki chyba zagrały czystą akcję w obronie. Santos jeszcze poszła do arbitra i próbowała, żeby arbiter spojrzał na telebim, na powtórkę, no ale oczywiście to jest niedopuszczalne na razie jeszcze. No i zafunkcjonował blok Kubanek. Tutaj w zasadzie chyba Achmo Santos ratowała się tą wystawą, ponieważ była dość mocno wrzucona w siatkę. Nie miała już innej możliwości wystawienia, dość niska jednak rozgrywająca. Logan Tom dwukrotnie przyjęcie na palce, no, potężnie po prostej Taiba Hanif. Myślę, że to otwarcie tego seta dość ważne. Gdyby Amerykanki zdobyły 2-3 punkty przewagi, one mogą być po sprawie. Tak, one mogą szanować potem już piłkę i grać spokojnie, starać się prostymi dośrodkami dociągnąć do końca meczu. Ale Kubanki to zespół no nieobliczalny. One faktycznie potrafią grać momentami wspaniale, momentami bardzo źle. Tylko jest pytanie, czego będzie więcej w danym momencie, w danej secie. No, szukają tutaj rozwiązań w zagrywce Kubanki. Pozostała na boisku 14, więc Carcases. Zmieniła Calderon, która słabo się dzisiaj spisywała w ataku. No i tutaj nieoceniona Logan Tom dla zespołu amerykańskiego. Na pewno liderka tego teamu, to nie ulega żadnej wątpliwości, zwłaszcza, że jako zawodniczka bardzo wszechstronna, która no, ma zadania i w ofensywie, i w defensywie. Przyjmuje, broni, ale w ataku no, właściwie gra na 70-80% skuteczności. Nancy Carrillo. No i tej zagrywki też muszą się Amerykanki obawiać. No właśnie, zrobiła swoje i będzie okazja do kontry. Jumilka Ruiz. No teraz dobre rozegranie. Szukają Santos pod siatką. No zdecydowanie. Tutaj właśnie taktyka się kłania. W kubańskim zespole jakby za mało jest rozwiązań taktycznych. One próbują grać troszkę takim żywiołem, troszkę tej zimnej głowy by się przydało. Tak, nie ma chociażby jednego standardu przy kontrze, tak jak to się zdarza w zespołach o wyższej kulturze siatkarskiej. No. No i już grają kombinację przez środek, gdzie jest najwyższy blok, a przecież dalej jest ta strefa, gdzie jest Santos niska pod siatką, a Jumilka Ruiz naprzeciwko niej. Wydaje się, że to byłby pewny punkt, no spójrzmy. No jest. Jest. No właśnie, tylko że za drugim razem, no, tym razem Amerykankom się nie udało wykorzystać tej kontry, ale generalnie one na kontrach skuteczniejsze. No zobaczymy, czy tutaj te informacje być może od trenera. Zobaczymy, trener teraz wyraźnie zły na Barosz, nie wiem czy... No czas poprosiła Jenny Lagbing przed przerwą techniczną jeszcze. Tak, ja patrzę tutaj poza naszym monitorem na czas w kubańskim zespole, bo tam dużo widać, tam jest wiele więcej ekspresji. Myślę, że gdyby tam trener zdjął troszeczkę odpowiedzialność rozgrywającej i poddał jej pewien system gry, byłoby dla kubańskiego zespołu o wiele to lepsze. Ta improwizacja i to zaufanie trenera jest chyba zbyt duże dla rozgrywających, bo one improwizują czasami
ze szkodą dla gry zespołu. No i Kubanki. Po czasie także mocna zagrywka. No i Logan Tom atakuje, chyba fałd. No, będą kłótnie. No, sędzia liniowy pokazał aut. Sędzia pierwszy, boisko, no, on decyduje. Czwarty punkt dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Chyba bezpiecznie realizator tu nie puścił tej powtórki, żeby na telebimie, na hali nie było widać. Bardzo dobry, równy blok teraz Amerykanek. Sytuacyjna wystawa do Yumiki Ruiz na lewy atak. A amerykański zespół bardzo nowocześnie, we trzy do bloku. Typowo męskie systemy przejmują również kobiety. A w hali w Hamamatsu pojawiły się już nasze zawodniczki, które o 15:05 czasu japońskiego, 7:05 czasu polskiego rozpoczną mecz z zespołem Peru. Na razie tutaj jeszcze trwa walka Stanów Zjednoczonych i Kuby. Nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy. 2:1 prowadzą reprezentantki Stanów Zjednoczonych, ale Kubanki w czwartym secie na pierwszej przerwie technicznej prowadzą 8:5. No wreszcie widać jakąś logikę w grze kubańskiego zespołu. Poszło więcej akcji przez lewy atak, wykorzystując strefę Santos, najniższej w bloku, niezbyt skocznej zawodniczki. No i tutaj Yumika Ruiz nie ma problemu z punktowaniem. Widzimy, to już jest nierozegranie, to jest wystawa wysoko, w miarę dokładnie. No i Yumika Ruiz sobie radzi. No wyraźnie omija ręce Santos górą. No, Kubanki wyraźnie pobudzone. Troszkę weselsze miny. No to jest ważny, ważny set. Nie ma co tłumaczyć. Prosta sprawa w tym secie. Kubanki muszą wygrać. A piąty set, jak wiemy, wielka loteria. Wróciły uśmiechy na twarze Kubanek. Janelis Santos. 8:5. No i błąd po przerwie technicznej. Hitterball. Kilka punktów przewagi. Myślę, że na tej zagrywce będą... Jedna zawodniczka będzie miała polecenie zagrać mocno, ale druga chyba już będzie piłkę szanowała. Już za blok to kiwnięcie, nie wybroniły, a Kimberly Glass. A piłka na czysto nie ominęła bloku, gdzieś tam jeszcze się otarła o siatkę, ale nie udało się tej piłki podbić Amerykanom. No i atak z obejścia nieskończony przez Danielę Scott. Teraz bardzo dobrze zachowała się rozgrywająca kubańskiego zespołu z numerem 6 Ramirez. Kimberly Glass, atak fałd. Nie było bloku, rośnie prowadzenie Kubanek. No i na razie wszystko zmierza nam do tie-break. Utknęły w tym ustawieniu Amerykanki, nie potrafią skończyć akcji, mimo że były trzy przyjęcia w punkt. No i kolejne nie najgorsze. Ponownie lewym atakiem. No ale jest obrona. Carrillo bardzo dobrze się spisuje. Carcases oczywiście bardzo dobrze się spisuje. Zawodniczka, która weszła niedawno na boisko, ale teraz... Carrillo myli się w ataku z trzeciego metra. Co ciekawe, taktyka amerykańskiego zespołu w zagrywce, oczywiście już mówiliśmy wielokrotnie, na Yumilkę Ruiz wszystkie piłki posyłane, ale ani razu nie sprawdziły tych środkowych, jak one przyjmują. Sam jestem ciekaw, że te zawodniczki czy potrafią przyjmować. Na razie blok amerykański. No to jest duża broń Amerykanek. Jeśli zaczyna funkcjonować, to od razu zdobywane są punkty przez zespół amerykański. Dobre ustawienie amerykańskiego zespołu. Teraz już chodzi pod siatką. Scott. Pani to wysokie zawodniczki. To chyba najwyższa teraz formacja z możliwych, że tak powiem, ustawień. To i Bakaniew
dwumetrowa zawodniczka Danielle Scott, 188. I Karkases raz jeszcze. Kimberly Glass, mamy 190, więc to jest ta trójka najwyższych na boisku. Ale znów Kubanki odskoczyły na 3 punkty. Pewne przyjęcie Kimberly Glass. No i pospieszyła się tutaj Carrillo, ale to jest fatalne zagranie. Ale jeszcze większe błędy popełniają Kubanki. Teraz udany blok na Taibie Hanif. Tak, Carrillo jednak wykorzystuje swoje warunki fizyczne. Taiba Hanif. No ściągnęła, ściągnęła tutaj wyraźnie i niespecjalnie też szukała kierunku. Tak, szła raczej po takiej klasycznej, długiej, przekątnej. Blok Antemka, bardzo mocny atak. Chyba nawet troszkę zamknęła oczy amerykańska atakująca. Postanowiła uderzyć na siłę. No i tak, ale to musi uważać przy takim bloku kubańskim. Tym razem się udało. Kimberly Glass, 10 do 13 przegrywają Amerykanki w tym czwartym secie. Karkases obroniony, atak przez Glass. No właśnie, takie błędy popełniają. Nerwowa, szybka reakcja tutaj niestety. Carrillo się mści. Tak, no zawodniczka zabrakło opanowania. Może troszkę doświadczenia jednak zawodniczka, która 86 rocznik urodzenia. No to jest jeszcze małe doświadczenie. No, chyba trochę za wcześnie okrzyknięta wielką gwiazdą światowej siatkówki. Zdaje się, że tego trochę nie dźwiga jej głowa. Dużo dyskutuje nawet ze starszymi zawodniczkami. Dobry atak Ramirez. Jeśli chodzi o atak, obie rozgrywające w kubańskim zespole nie ustępują swoim nominalnie atakującym koleżankom. O nie, to nie przejdzie przy potrójnym bloku. Krótka piłka, zupełnie nie patrzy jak Monsantos. Dziwna, wymuszona akcja, zagrała w ciemno, kompletnie w ciemno. No i tu trzeba pochwalić Carrillo, bardzo ładnie, dobrze ułożone ręce, wysoko trzyma cały czas. Taiba Hanif. No, jeszcze próbują Amerykanki, tu nic straconego. Na pewno chciałyby to spotkanie rozstrzygnąć w tym czwartym secie, ale łatwo nie będzie. No, ciekawe, czy Kubanki wytrzymają to ciśnienie. To jednak one cały czas są pod większym obciążeniem. No, układa się ich gra dobrze, Tomek, przez to, że kończą w pierwszej akcji, to ich się gra napędza. Dobrze przyjmują. Ten blok amerykański teraz nie funkcjonuje tak dobrze. No i 16 do 12 prowadzą Kubanki. No, myślę, że wybiegamy trochę w przyszłość oczywiście. Jutro będziemy grać z drużyną Stanów Zjednoczonych. Dziś musimy pokonać Peru. To jest warunek sine qua non. Natomiast gdyby dzisiaj Amerykanki się potknęły przy zwycięstwie Polek, no to by była dla nas na pewno dobra sprawa. Z Kubą będziemy grać w dalszej części turnieju, kiedy już będzie wiele wiadomo. Oczywiście takie spekulacje chodzą chyba wszystkim kibicom siatkarskim w Polsce po głowach. Tak, ale trzeba dzisiaj wykonać dobrze robotę, no żeby po prostu wygrać mecz. Nawet nie za bardzo patrząc, w jakim stosunku jest naszym dziewczynom potrzebne zwycięstwo, jest potrzebna odbudowa psychiczna i po prostu pokazanie, że na tym turnieju grać potrafimy i możemy wygrywać. Oczywiście Brazylijki to wspaniały zespół i ciężko oceniać, czy Brazylijki zagrały tak wspaniale, czy nasze dziewczyny jednak miały wczoraj po prostu dużo, dużo słabszą dyspozycję. O, Karkases, bardzo dobra zmiana tej zawodniczki. O, powiedział, że wiele diamentów jest nieoszlifowanych jeszcze na Kubie. No to jest 21-letnia zawodniczka, 189 cm. No i zmienność tej zagrywki teraz mocno i będą tam problemy, jak Monsantos, tak jest, nie może sięgnąć tej piłki, 18 do 12 prowadzą Kubanki i będzie zmiana, wejdzie Stacy Shikora na przyjęcie za Kimberly Glass.
Tak, dwa kolejne błędy w przyjęciu. Nie może czekać już trenerka. No i teraz będą Logan Tom, Stacy Sikora i Nicole Davis w przyjęciu. Nie kończą tych ataków. Także z obejścia teraz Heather Bowen zablokowana. Dobrze pracuje blok kubańskiego zespołu. I kontra przez środek boisku. No, powiem szczerze, że ta piłka była moim zdaniem autowa, no ale sędzia dość zdecydowany ruchem pokazał boisko. Sędzia główny to akceptuje. Amerykanki specjalnie się nie kłócą. Jenny Langping bierze drugą przerwę. Sytuacja niewesoła. Amerykanek utknęły w jednym ustawieniu, miały problemy z przyjęciem. Teraz po dobrym przyjęciu też nie kończą ataków. Trzeba pochwalić Kubanki za dobrą grę w bloku. Tu blok pozwalał, one nie broniły, tylko blok był bardzo aktywny. Ta piłka odbijała się miękko od bloku i one potem mogły grać kontrę i grały ją skutecznie. Wracamy do gry, która tutaj może nam się jeszcze przedłużyć. Tak, wszystko idzie w tym kierunku. Ciężko sobie wyobrazić, żeby no, Kubanki popełniły aż tak wielką serię błędów, żeby Amerykanki jeszcze zdążyły tutaj wrócić. Choć i takie sytuacje widzieliśmy. Popełnia błędy Logan Tom. 20 do 12. Po reakcji trenerki amerykańskiej Langping możemy ocenić, że chyba uznała, że ten set jest przegrany. Usiadła spokojnie na krzesełko. Nie dokonuje też zmian. Mogłaby tutaj poderwać do boju kilka zawodniczek no, rezerwowych. Będzie. Wywołałeś, Wojtek. No właśnie, czyli ona zadysponowała wcześniej, spokojnie sobie usiadła. A my domyśleliśmy się tego troszeczkę później. Lindsey Berg i Cassandra Buzo. No identyczna zmiana z tym, że teraz w roli tej wchodzącej zawodniczki Lindsey Berg, wcześniej Ahmou Santos. Tak jest, to jest widocznie ich stała zmiana. No zresztą bardzo logiczna, stosowana przez większość zespołów, które dysponują dwoma równorzędnymi rozgrywającymi. Dobrą skrzydłową to zawsze poprawia ustawienie. Trzy zawodniczki dalej w ataku, rozgrywająca w drugiej linii. Lindsey Berg nie miała dzisiaj najlepszego dnia. Rozpoczęła to spotkanie w szóstce, no ale tutaj teraz Jumilka Ruiz biegła do środka. Zdaje się, że Kubanki będą nie do powstrzymania w tym secie. Mimo, że tak ładna, udana akcja, no Jumilka Ruiz tutaj długo jeszcze dyskutowała po tej akcji ze swoją rozgrywającą Ramirez. No, idzie zagrywka kubańskiemu zespołowi, to jest klucz, zdaje się, do sukcesu w tym secie. To była dobra zagrywka kubańskiego zespołu. No Cassandra Buzo, ile razy wchodzi na boisko, tyle razy zdobywa punkty atakiem. No wróci już Kimberly Glass, Stacy Sikora. No pod siatkę jeszcze nie widzieliśmy. No nie, ale myślę, że poradziłaby sobie spokojnie. Ciekawe nawet, ciekaw jestem jak zagrywa, ponieważ jeszcze ani razu też trenerka nie wpuściła w momencie, żeby wykonać zagrywkę. No ale nie ma to żadnego już teraz znaczenia. Zaczynają się mylić Kubanki, to są potężne ciosy, ale kilkanaście centymetrów fałd. Typowa charakterystyka, charakterystyczna akcja dla kubańskiej zawodniczki. Wspaniała piłka, nieblokowana, przedkłada siłę i urodę ataku nad skuteczność. No niestety kolejna zagrywka amerykańskiego zespołu w siatkę. Logan Tom się myli. Ta przewaga bardzo duża, siedmiopunktowa. No, przedziera się, ale ciągle tam wysoko ustawiany ten blok Kubanek. Teraz Heather Bowen. 22 do 16. To jest jednak zdecydowane prowadzenie Kubanek. Tym bardziej, że Amerykanki popełniają dużo błędów. No tak, odmieniła się całkowicie gra amerykańskiego zespołu. Zdaje się, to już przerabialiśmy. Pierwszy set, drugi set, całkiem dwa oblicza różne. I ta zmienność w tym czwartym secie również nastąpiła. Kubanki teraz grają o wiele, wiele spokojniej od amerykańskiego zespołu. No one jeszcze próbują, zdaje się, w tym secie dograć go do końca z jak najlepszą skutecznością i poprawić swoją grę na tie-break.
Sandra Buz. Karkases nie kończy ataku. O, trudna, trudna piłka dla Kimberly Glass. Out. Piłka kiwnięta. Baro się domaga, że nie ma decyzji, że było po bloku, no ale takiej decyzji nie ma. Koniec tej podwójnej zmiany. Powracają Taiba Hanif i Ahmou Santos. Spójrzmy na ustawienie kubańskiego zespołu. Kubanki nie mają jakoś wyraźnie przez ten system gry dwoma rozgrywającymi takiego słabszego, trudniejszego ustawienia. No teraz ona wbiega teraz ze środka dość nietypowo, musi obiec swoją środkową. Janelis. 24 punkt dla Kubanek i za moment będziemy mieli pierwszą piłkę setową. No, zafrasowana mina Jenny Lang-Ping. Tiebreak to nie jest wesoła sprawa. Nie wiadomo, co tutaj może się wydarzyć. Zdecydowanie tak, po trzecim secie wyglądało, że one w miarę kontrolują grę, że mają pewien sposób, system gry, który przynosi efekt. Ale to Kubanki w czwartym secie dość dobrze zareagowały. No, przede wszystkim chyba zagrywka kubańskiego zespołu to miała znaczenie. Ale dołożyły do tego skuteczną grę w ataku i równą przede wszystkim, bez większych błędów. Kimberly Glass, piłka setowa dla Kubanek. W miarę dobre to przyjęcie. Grają przez środek, Carrillo blokowano, ale jest asekuracja Karkases. No i ta zawodniczka mogła tylko plasować. Na drugą stronę jeszcze się bronią Amerykanki. No nie wiadomo, jak się zakończy ten set. Ale na pewno te ostatnie akcje Amerykanek dobrze im wróżą na tiebreaka. Trochę uspokoiły swoją grę. Ten dystans jednak cały czas czteropunktowy. Nie czeka trener reprezentacji Kuby, Pedromo Estrella. Prosi o czas. No, ostatnie zagranie Kubanek jakby było znamionem takiego zagrania, tam jak dawno nie widzieliśmy, zagranie przez środek, to takie zagranie z lat 70. Tam często panie wtedy rezygnowały z przerzucania piłek przez całą siatkę, grały do przeważnie wysokich środkowych. Teraz Kubanki zagrały takie zagranie, nie wiedzieć czemu. Carrillo nie skończyła, no i nerwy zespołu. Zobaczymy, co teraz ustawił trener, jaką akcję. Kimberly Glass. Jeśli biega z lewej obrony rozgrywająca, to idę o zakład, że zagrają prawym atakiem. No, prawym może nie, ale przez pół prawym. Tak, do tyłu. Logan Tom, no i będą miały w górze piłkę setową. Wykorzystują teraz Kubanki. 25 do 20 w czwartym secie wygrywa reprezentacja Kuby. Tak jak w pierwszym. No i mamy 2 do 2, za chwilę tiebreak. Tak jak mówiłem. Nie będziemy się.